Z tej strony Lechosław Halecki. Witam Was w kolejnym odcinku Biznes przy kawie. Krótkich, merytorycznych informacjach dla przedsiębiorców, przy których popijając sobie kawę możecie zastanowić się, w jaki sposób udoskonalić i poprawić swój biznes. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o rzeczy niezmiernie istotnej, o wizerunku, który w biznesie powoduje, ile mamy na koncie pieniędzy. Bo od tego, jak nas postrzegają, tak nam płacą. Literatura faktu bardzo to fajnie opisuje, podając przykład debaty Nixona i Kennedy'ego. Amerykanie, którzy słuchali tego w radiu, uznali, że dużo lepszym politykiem, wiarygodniejszym jest Nixon. Jednak na prezydenta wtedy został wybrany Kennedy. Dlaczego? Bo dużo lepiej wyglądał. Był bardziej opalony, lepiej ubrany. I teraz to, co my robimy w naszych firmach, jest często doskonałe. Mamy często dobre pomysły, ale pamiętajcie, moi drodzy przedsiębiorcy, że nikt nie oceni Was za skrytość Waszych myśli. Ktoś to musi po prostu zobaczyć. Dlaczego o tym mówię i dlaczego w tym miejscu? W miejscu showroomu Bachia.pl, ponieważ to miejsce niezmiernie mnie inspiruje do tego, aby przekazać przedsiębiorcom informacje. Zadbajmy o swój wizerunek, zadbajmy o to, aby nasze firmy pokazać z możliwie jak najlepszej strony. Kochani, rzucam Wam tutaj wyzwanie. Przez najbliższy tydzień do kolejnego odcinku Biznes przy kawie, przy którym będę mówił o tym, w jak właściwy sposób wyznaczać swoje cele, pomyślcie, jak możecie lepiej prezentować swoje usługi i swoje produkty. Na Mławskiej 4 w Białymstoku jest showroom Bachia.pl. Warto tutaj przyjść, warto zobaczyć, jak to wygląda, porozmawiać ze specjalistami i być może zainspirować się do tego, w jaki sposób być bardziej profesjonalnie widocznym na tym rynku. Tydzień czasu do kolejnego odcinka, a teraz pomyślcie, w jaki sposób możecie lepiej pokazać się na zewnątrz. Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji. Cześć.